Tak, każdą podróbkę jest takie samo, są dwa, na górę możecie biegać. Tu bierzesz nie wolno, zawijajcie się. Może chcecie rumeny poddać. Nie ma sprawy. A, dam radę. Nie ma problemu. Pomóc pani jeszcze wejść do pociągu? A, okej. Nie ma hamulcu, więc bała się, żebym nie zjechała. Rozumiem, rozumiem. Nie ma sprawy. Siemano. Siema. Siema. Cześć. Tak myślałem, czy cię spotkamy. No właśnie dzisiaj przyjechałem do Mateusza tutaj. Nie, niestety, nie dzisiaj. Ale może następnym razem będę miał. Siemano. O, endurowaj. Siemano. Adrian sobie rozwalił dętkę właśnie. No to może pojedziemy kupić nową dętkę. No trzeba jechać, tylko nie wiemy jeszcze, jak Adrian transportuje swój rower pod Kopernika do serwisu. Co? Pod Kopernika idziemy do serwisu. No dobrze, dasz radę jechać bez dętki? Tak, do metra. Metrem. Od 13 jeździcie? Szaleństwo. No, dla mnie 13 to poranek. Mieliśmy być wcześniej, ale uznaliśmy, że kurde, sami jeździmy jeszcze. Ciężko się wstaje. Dobra, 13 jak będzie. Aha. Tacy młodzi zwariowani pozazdrościć. Tak. Dawaj, skacz. Da, sam se skacz. A jak tam Maciek sprawa z Multiplą? Bo miałeś kupować, nie kupujesz, zostało 600, teraz na wcieleniu widzę pomalowane. Ja zdążyłem kupić samochód, ty jeszcze nie masz. No słuchaj, bo myślałem, że dostanie Multipli i teraz jest tak ciężkie, że po prostu poczekam, aż skończy mi się przebieg do Seicento, bo teraz Seicento wygląda przepięknie. No. I jak będę cieszył się aż do listopada moim pięknym Seicento, a potem sobie kupię Multipla. W tym czasie możemy zrobić wyścig twojego pierdzikułka i mojego. Halo! Halo, co pan? Jak już tu jesteśmy, chciałem polecić yellowbike.shop. Jak jesteś w metrze i koło żółty. Do widzenia. Do widzenia. Daj mu swój rower. Może czekaliśmy na to. Cały rok zablokowaliśmy. W gazetach piszą. Trzech wykrętów zablokowało sobie miasto. Jak oni nie lubią tych rowerów. Bo ja miałem właśnie kupić takie osoby jak ty miałeś, tylko były strasznie drogie, bo tego kupiłem za 900, a te sojaki to po dwa koła, jak nie więcej. No stary, to jest porządny włoski samochód. No ja właśnie chciałem kupić sojaka, bo on to jest skoczny, szybki i go przetestowałem sobie już u ciebie na filmikach. Ale wypadło na Clio, no. No i masz jakiegoś francuskiego auta, co Francuzi... Krynia pala i... Sklep. Są z nimi same problemy. Spłonie ci jak ten Peugeot na Wisłostradzie. Sam po prostu nie stał i nagle wybuchnie. Mam z tego kszmota i iść kup to, co potrzebujesz. Kup sobie jakiś nowy, ładny rower. Co ty kaleczysz tutaj? Ty kaleczysz. Sport. Ooo. Zejdziesz z tego. Tak, ja mam to strzelić. No kurczę, pisze. Idź sobie po łyżkę, nie albo, będę się albo się po pokręt po prostu. Poddał się. Nie wiem, może gdzieś tam wiesz, okruchy czy coś, to... A, gdzieś... Nie no, jak okruchy to ma jedzenie na później. Dokładnie, będziemy sobie przegryźć. Później. Jestem. Ja to zawsze czyszczę w prostu opony, zanim położę dętkę. Co jest w serwisie pracować? Słyszałem. W którym? No, w przyszłości. A no? Nie nadaje się. Nie, nie wstawi Maciek. 10 minut zmienia dętki, będzie, że nie umiemy dętki. A to pan Adrian śmiga tutaj. A, no ile osób potrzeba do zmienienia dętki? Proste. Kirol, trzeba ci jak terpijesz rękę. Co? Zostałeś, siedziałeś i nic nie robiłeś. Może weź sobie pożywę trójwo, co? Rower przepniesz gdzieś. Ten rower jest trzy razy droższy od twojego. Drość. Adrian, a tu leży taki... Bez właściciela nie ruszy. No nie przypięty, to o. Można wziąć. Nie sobie człowieku nie zapięty, jakby właściciel porzucił. Zjełem się, ale... Kolorowy chociaż. Nie wiem, czy wiesz, czerwony, natki jakieś. Ramy zamienię. Mi się nie podoba. Zawsze sprzedać można, kupić jakieś Seicento. Na Pradze, na Brzeskiej 6, to wszyscy kupią. Nie na git, bo się to samo. 4,5. O, w końcu. O nie!
Nie! No i czym to? Maciek, myślisz, nie przypięte, nim, bierzemy. Musisz się nim zaopiekować. Lekka zgniota, no. Długo stoi, bo jest pajęczyna w reflektorze. Ciekawe, czy otwarty, bo czasami są otwarte. Fajne sposoby spragi. Kabelki przyłączymy. Generalnie wygląda na otwarty, tylko nie ma klamki. Albo bolec jest w górze, czyli można by było otworzyć. A, dobra. Starym sposobem na Pradze. Ale fajna wersja. To jest droższa wersja, bo w droższej wersji z tyłu się szybko otwierała. I tu widać, że się szybko otwiera. U mnie tego nie ma. Fajnie. Tu jak w BMW, wszystko było opcją. Zakopnij zaraz. Dobra, chodźcie, bo już psy jadą. O, ubezpieczenie! Ubezpieczenie! Chciałem coś powiedzieć, ale było za głośno, żeby cokolwiek powiedzieć. Może coś się nada do swojego samochodu. Ty, akumulator jest na handel. Tyle przekąski. Baterie i karty moje. To gdzie ten Citroen był spodzili rowerów? Może to tam jest? Gdzie? Tu, w tej bramie. Dawajcie mnie bramę. Dawajcie. Adrian! O, to jest właśnie ta słynna brama ostatniego filmu. Maćka, to pan proponował mu rower znaleziony. Dzień dobry. O, latający dywan. To jakiś Janusz ma na swojego pasa ta dywan. W ogóle jaka kryjówka jest, pa! Tu w rogu. Zachęcasz jakichś nieznajomych i tu się kitrasz. Trochę prywatności, okej? Okay? Halo, halo, my tu się przebieramy. Czekaj, bo ja tu muszę się... Zaplątałeś. Raz wejdziesz na Pragę, zostajesz tu zawsze. Ej, panowie, ja się boję, muszę dostąpić. Ej, chłopaki, nie, ja wracam. Nie, ja wracam, bo ja się cykam. Nie? Nie mieszka o tym rodzinę, myślało, że się wyprowadziła, ta druga gościa. Pierwszego piętra się wyprowadziła, właśnie się wyprowadziła. Tak to mieszka taka matka, zrobiła tą kapliczkę właśnie. Jej ojciec zrobił tą kapliczkę w czasie wojny. No i mogę pochwalić się, że tutaj szkoła była w pierwszym bramie. Tutaj była szkoła? Szkoła? Wow. A w którym budynku? A w tym w pierwszych budynkach. O, tak. Tym? Ale podstawowa? To jakoś w czasie wojny? Specjalna taka, no. Mamy jeszcze jednego człowieczka. Akurat córka do niego przyjechała. 80 lat ma, to jeszcze mówi, że chodzi do tej szkoły. Ile to jest pustych mieszkań? Tak. To było blisko do szkoły. Więcej chyba jest pustych niż wolne. Znaczy wolne niż zajęte. To tylko na tym mieszka 8-9 osób. Tutaj w całym tym... Całym dwóch bramach. Mhm. To jest tak prywatnie, taka mała społeczność. Tutaj mieszka... No fajne zdjęcie z kotem, zrób zdjęcie z kotem. A, to jest też jedna osoba, tu nikt nie mieszka, tylko kot na drugim piętrze mieszka, bo jeszcze nie zostali mieszkania. Tego kota nie mają gdzie usadowić. Przyjeżdżają, żyć udają, także tego. No i tutaj na tamtej klatce dwie osoby i tutaj cztery. I to wszystkie osoby, które mieszkają. A przynajmniej tak pojedynczo, o, to jedna, tutaj jedna, tutaj jedna. To kot ma duży sobie. Ma duży apartament. Utrzymują go. Wyprowadził się od No fajnie, mówiłem, że z kotem fajnie. Tu kot i tu kot. Uciekł. No i nic z mojego zdjęcia. Szogun, pokaż się. Szogunek. Uważaj, bo może złapać. Może być jadowity. Tak, kum. Masz nowego kumpla. Obsikać rower. Ociera się od tego. Weźmie rower, o nie, przypięty. Zabieram. Idziemy zobaczyć następną bramę? No, można. O, kot wraca. Do widzenia pani, było miło posłuchać pani opowieści. Lewo. Dobra, lewo.
każdej bramie jest inna kapliczka. No. Aha. No, tutaj poradzę. Tu też wszystko opuszczone. O, to nawet można wejść na klatkę. No to jest kurwa, siatak, mapia, jakaś kurwa, kurwa, co to się odwiedza? Nie no, w pozwolonach już nie dobra, każdy podtórka jest takie samo, są plany, na które możecie biegać. Tu bierze się wodę, zawijajcie się. Tak? Tak. Dobra. Zawijamy. Jedźcie sobie pod siódemkę, kurwa, coś tam i... A jeszcze coś ciekawego tu jeszcze? Dalej? Tam jest zawalona kamienica pod siódemkę. Tak? No. A tam dalej ciekawego jeszcze? Nie, na też nie będzie. Tam też nie będzie. To nie ma, będzie. To pilnowane jest. No, tak. Nie poleca się tam iść. No nie. Nie opatrz się. Ale chcecie rumeny poddać. Nie, to ja my pojedziemy. Nie, to lepiej nie zarzucimy. Bo tak macie kurwa, bo macie kurwa. No lepiej nie idźmy dalej. Ja już tak, co? Mi nie pozwolicie. Nie! Polecał siódemkę, chodźmy pod siódemkę. Siódemka jest w tamtą stronę. Ty, co na zawalone czy co? Albo to do... Bambuko nas zrobił. To jest ta siódemka? No to jest siódemka. No. Co, przyciśniesz się? Co ty, jak pies? Jak kot? Nie. Można puchę zrobić, może co nam ukradł na rowery, tam jest normalnie. Dzwoń domofonem, pod 54. Może to jest ten. Zawsze działa. Jaki numer? 54? O, dobrze, dobrze. No, wyłączone. Serwery przyciążone. Ja sobie schowam telefon na wszelki wypadek. Będę szybciej mógł uciekać. Ja mogę się odsunąć. Masz jakąś dole. Ja tam nie wchodzę. Ja spadam. Na pewno mamy na tyle duże jaja, żeby tam wejść? Nie. Trzynastka, pechowa brama. Wchodzimy? Wchodzimy. Albo może nie. Lewo, prawo, prawo? W prawo. No, no. Jest tak bezpieczny, że nawet nie tam nie zaglądają. A tam 100 metrów dalej się zrzucają, że cię pobiją. I ci rower ukradną. Ale tam wakać, tu uciekali rowerami z kimś. Wiesz, no Peter, ty nie wie, co to było. Teraz masz okami z nożami. Tam i Jerry. I nagle łańcuch Mateusza. No kurde, zawał. Jak w horrorach, wiesz, ziomek wbija do auta, a auto nie chce odpalić. W ostatnim momencie nagrodził. Przecież czerwone mamy, proszę iść. Proszę. Dobra, idziemy. Ale kozackie, spas, widziałeś? Piękne. A to skarpeta chyba. Skarpety naciągnęli. Pani to malowała. Adrian, rękę ci by ci ucięło. Mateusz, miałem pomysł, żeby z tej Cento zamontować takie koła, jak są w tramwaju. I postawić z tej Cento na tor i tak jeździć po nocy. No jestem ciekaw min, jakby to znaczy, i policji, która by przyjeżdżała. Wiesz, bym taką karteczkę z numerem linii sobie przykleił. O Boże, faktycznie. O, tam jest taka bramka, no to chodzi. Lecicie z tych schodów? Jedno podejście, zanim proboszcz przyjdzie. Wybec bożnicy. Kęciuniu, trzeba poświęcić schody. O, to woda święcona pod kościołem. Nie. O kurwa. O, ale zimno. O, jak morda się tak. O, tutaj. Ty, to moja Toyota, ej. Zabieraj Toyotę. Dobra. Co prawda nie brama, ale podwórko. Co tu ciekawego? Ładu, zobaczymy. Całą go 7 biegów. Adrian. Gdzie ty? Nie no. Adrian, wpatrz się w git. Adrian jest ze skróty. Chłopaki, znam skrót. Stój! Tu!
Coś tu cicho, za cicho. Piu, piu, piu. Ja współczuję śmieciarzom tam wjeżdżają. Musiał codziennie się bić o te śmieci. A tu w ogóle jest samochód z chłopaki nie płaczą. Jeszcze pachnie nowością. Widać. Zbiera to z fabryki. Widać, za rudo. O kurde. Nie, nie, za mordo. Stój, zobaczyć. Chodź, Mateusz. Mateusz. Zostaw kota, kot nie spadnie, spoko. Ale nawet jeśli spadnie, to na cztery łapy. Ej, bo to jest taka piątka. Tu lepiej nie wchodzić. O proszę, jakie tutaj ładne miejsce do siedzenia. Śmieciarka, dawajcie się zapytamy, czy ci pracownicy musieli się bić o śmieci kiedyś. Szybko nam śmieciarka. Tak, nam ucieknie. Mieliście taką sytuację, że nie wiem, biliście się z ziomkami z kraju czy coś? Czy was pogoniali? Nie, bo ja wolę z nimi żyć dobrze. Też tak, ale... Bo nas też jedni przegonili. No wiesz co, to zależy od, wiesz, od jak kurwa się ujarają, albo wiesz. Chciałbym za bardzo, bo to załączają się fantazją, nie? A dopóki z nimi jest mi dobrze, tam nie zadzierasz z nimi, no to jest, wiesz. To jest nic. To jest spokój, nie? A ja wiem, że tutaj kurwa ja mam spokój, nie? Chodzę, można, przepraszam. No to. Dobra. Dzięki. Raczej to kurwa śmieciarki, ja mam tak wchodzę po śmietnik i mogę wrócić kurwa. Może nie być pisaka, kurwa w dokumentu. Wszystkiego. Trzeba uważać. Co jest? Co jest? Ja się nie wiem, w którą stronę się wraca do cywilizacji. Tu nigdy nie byłem. Trzeba, tak jak mówił ten facet ze śmieciarki, trzeba się zaprzyjaźnić. Wrócimy do tej bramy z takimi ciasteczkami. No cześć sąsiedzi. Hola, stop, czerwone, panowie. Ja was puszczę. Fajny rower masz, łysy. A dzięki, miło mi. Spoko, ślina. Ty, łosoś. O, zielone, chodź. No? I my są takie wtedy. Już więcej pędu. Nie, po prostu muszę nabrać, muszę nabrać wilgoci z tego. Wilgoci, to. Co będziecie robić? Okręcać się na stopie. Dawaj. No. Ale spróbuj, ale zaraz spróbujemy tu, no. Tylko 360. O, się ręce wstawię. Ale jak ja się okręcę, jak gdzie się złapać? Za kierę. Spadnij na cały statku. Wow! Ale to jest dziwna kapada!